Doprawdy dziękuję. Jednakowoż wstyd mi, że w takim stanie pani mnie ogląda. Brakuje mi wykończenia. Nikt nie znalazł chwili, by zadbać o ostatnie szczegóły. Doprawdy, te czasy. Zapomniano już chyba, jak uprawiać rzemiosło, by godne było miana sztuki. Tak, być może. Z kimże to mam zaszczyt rozmawiać? Proszę wypowiedzieć swoją nazwę identyfikującą głośno i wyraźnie. Nazywam się Kate. Kate Walker. Pozwoli pani, że się przedstawię. Jestem model XZ2000. Ale zwykle mówią do mnie Oskar. Reprezentuję szczyt możliwości technicznych, jakimi dysponuje niniejsza fabryka. Zostałem zaprojektowany do prowadzenia lokomotywy. Praca niezbyt czysta, ale za to niezwykle ciekawa. Czy znasz osobę o nazwisku Hans Wollarberg? Oczywiście, to on mnie stworzył. Z przykrością stwierdzam, że jeszcze nie miałem zaszczytu poznać mojego stwórcy. Czy wiesz może, gdzie on teraz jest? Nie, Kate Walker, ale z pewnością w jego obecności doświadczyłbym ogromnej metafizycznej satysfakcji. Nie wiesz, gdzie mogę znaleźć dokumenty fabryki? Nie mogę precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Zobacz w biurze Anny Wollarberg nad halą maszynową. Mówiłeś, że jesteś maszynistą pociągu. O jaki pociąg chodzi? Ależ Kate Walker, czy nie widziałaś jeszcze tego wspaniałego pociągu, który stoi na stacji? A dokąd jedzie ten pociąg, Oskarze? Pociąg jedzie daleko, doprawdy bardzo, bardzo daleko. Czy zabierasz pasażerów? Moim zadaniem jest prowadzenie pociągu oraz unikanie opóźnień. Maszynista szczyci się swą punktualnością. Zgodzę się jednak z tobą, Kate Walker, że pociąg bez pasażerów to właściwie żaden pociąg. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Więcej szczegółów udzieli ci Anna Wollarberg. Kiedy po raz ostatni widziałeś Annę Wollarberg? Dokładnie 72 godziny, 32 minuty i 20 sekund temu. Jej nieobecność opóźnia mój proces produkcyjny. Anna Wollarberg nie żyje, panie Oskarze. Co rozumiesz przez pojęcie nie żyje, Kate Walker? Zepsuta, dezaktywowana, zużyta, zniszczona, wyłączona. Och, to doprawdy przykre. Szkoda, liczyłem na ukończenie mojego procesu produkcyjnego. Czy mogę ci jakoś pomóc? Ależ oczywiście. Koniecznie muszę mieć nogi. Moje ręce to model XZ2003. Moje nogi to XZ2005B. Nie pomyl się, bo model XZ2005A miał kilka żałosnych wad i nie działał poprawnie. Coś w rodzaju błędów, bugów. Automaty nie mają błędów, Kate Walker. Po prostu przejawiają rozmaite fabryczne dysfunkcje motoryczne. Przepraszam, nie wiedziałam. Co mam zrobić, by powstały twoje nogi? Do ich wykonania wykorzystaj linię montażową. Będzie ci potrzebna produkcyjna karta perforowana, na której zapisane są dane mojego projektu. Oto karta mojego modelu. No dobrze, spróbuję. Dziękuję, Kate Walker. Miło było cię poznać, Oskarze. Do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. Tak, Kate Walker.
Zablokowane. Zablokowane. Naprawdę, tchórze. Zobaczymy, jaki ty będziesz mądry, gdy tata zauważy, że wziąłeś bez pozwolenia jedną z jego lamp. O, przez ciebie cała się ubłociłam. Anno, patrz. Patrz. Widziałam już takie malunki w książce. Wyglądają jak... Anno, przysięgałaś. To jest nasza tajemnica. Spójrz, tu jest coś na górze. Hans, przestań. To jakby zabawka. Rany muszę ją mieć. Poświeć mi tu. Ale Hans, tam jest za wysoko. Hans, uważaj. Hans, uważaj. Przez wiele tygodni mój brat leżał w śpiączce zawieszony pomiędzy życiem a śmiercią. Kiedy pewnego ranka otworzył oczy, poczułam, że nie będzie już taki jak dawniej. Nigdy już nie powróciliśmy do jaskini. A ja po dziś dzień nie zdradziłam naszego sekretu. Oto twoje nogi, Oskarze. Powinny pasować. Kate Walker, widzę, że udało ci się wyprodukować dwa modele XZ2005B. Pozwól, że wyrażę prawdziwe uczucie radości, Kate Walker. Dobrze z nimi wyglądasz. Wygodne? Bardzo. Jesteś bardzo miła, Kate Walker. Wybacz, ale muszę cię teraz opuścić. Dokąd idziesz? Muszę odnaleźć swój pociąg. Zbliża się czas odjazdu.
Hej, Oskar! Cześć! Moje funkcje nie dopuszczają spoufalania cię, Kate Walker. Nawet mimo to, że jesteś moim pierwszym i jedynym pasażerem. Ja? Twoim pasażerem? Tak, ty, Kate Walker. Nie bez powodu to ty zakończyłaś mój proces produkcyjny, czyż nie? Skoro tak twierdzisz... Więc, Oskarze, podjęłam decyzję i chcę z tobą wybrać się w tę przejażdżkę. Jestem gotowa wyruszyć. Bilet, proszę. Jaki bilet? O co ci chodzi? Przepisy mówią wyraźnie, Kate Walker. Każdy pasażer tego pociągu musi posiadać ważny bilet. Dobrze, więc gdzie mogę nabyć ten bilet? Tylko bileter może wydawać bilety. Masz szczęście. Kasa biletowa jest teraz otwarta. Idź tam natychmiast. Ależ przecież to ty. Czym mogę pani służyć? Ale Oskar, to ja, Kate Walker. Prawda, nazywa się pani Kate Walker. Czym mogę pani służyć, Kate Walker? Poproszę bilet na pociąg. A co, sprzedajesz coś jeszcze? Jedyną funkcją tej kasy biletowej jest sprzedaż biletów. Prosimy o pośpiech. Kasa zostanie zamknięta dokładnie za 3 minuty. Czym mogę służyć? Poproszę bilet. Jeden? Tak. Jeden bilet. Dokąd się pani udaje? Ja... nie wiem. To ty chciałeś, żebym miała bilet. W takim razie bilet na podróż. Oto on. Proszę go nie zgubić. Ta kasa nie ma uprawnień do wydawania duplikatów. Ta zasada obowiązuje również dołączone dokumenty. Co to jest? Zgoda na uruchomienie pociągu. Kontroler biletów może poprosić o nią w każdej chwili. Ale no, ty jesteś... Uwaga! Czas właśnie minął. Kasa zostaje zamknięta. Dan, chciałam do ciebie zadzwonić. Tak, tak. Złościsz się na mnie? Właśnie dzwoniłem do Marsona i Lormonta. Powiedzieli mi, że nie wrócisz w tym tygodniu. Ach, tak. Więc kiedy zamierzasz wrócić? Nie wiem. Nic na to nie poradzę. Sytuacja jest trochę dziwna. Może na początku przyszłego tygodnia. Tak, nieważne. Dan, proszę, nie rozłączaj się, proszę. Sprawa nabrała większego rozmachu niż przypuszczałam, a wiesz, jak kocham tę pracę. Wydaje mi się, że nie interesuje cię wcale, że Goldbergowie zamierzają... Tak, to znaczy nie. Chodzi o to... Dan, naprawdę nie mam teraz czasu. Wiesz, że o tobie myślę. Kocham cię, najdroższy. Zadzwonię do ciebie, gdy się czegoś dowiem. Obiecuję, muszę kończyć, bo nie zdążę na pociąg. Pociąg? A dokąd teraz się wybierasz? Kate, to jakieś szaleństwo! Tak naprawdę to nie wiem. Kocham cię, skarbie. Wiesz o tym. Kate! Oto on, Oskarze. Czy możemy już ruszać? Na razie nie mogę przyjąć biletu, Kate Walker. Zatrzymaj go. Dlaczego nie chcesz wziąć ode mnie biletu?
Muszę przestrzegać przepisów, Kate Walker. Nie zostały spełnione wszystkie warunki odjazdu. Muszę potwierdzić twoją zgodę na odjazd. Ale z ciebie formalista się zrobił, Oskarze. Trzymaj. Oto twoja głupia zgoda na uruchomienie pociągu. Dziękuję, Kate Walker. Teraz jest w porządku.
to znowu ja, Oskarze. Witaj, Kate Walker. Oskarze, czy mógłbyś zwracać się do mnie po prostu Kate? Byłoby mi miło, zwłaszcza jeśli mamy spędzić razem tak długą podróż. Przykro mi, Kate Walker, ale już zapisałem w pamięci twoje nazwisko. Nie mogę zmienić tych danych. Poza tym moje funkcje nie pozwalają mi na zażyłość, Kate Walker. Mam nadzieję, że twoje funkcje pozwalają ci poznać różnicę pomiędzy zażyłością a byciem po prostu miłym. Oskarze, dlaczego nie ruszamy? Muszę przestrzegać przepisów. Proszę o bilet, Kate Walker. Nie sądź, że twoje towarzystwo mi się znudziło, Oskarze, lecz muszę cię teraz opuścić. Ja również mam wiele zajęć, Kate Walker. Wszystko załatwione. Pociąg jest gotowy do odjazdu. Strasznie mi wstyd. Moja ignorancja zaiste jest niewybaczalna. Mam nadzieję, że nie wątpisz w moje umiejętności, Kate Walker. Proszę, wróć na miejsce, bo za chwilę odjeżdżamy. Nareszcie!